poniedziałek 26 lipca 2010 roku, w godzinach popołudniowych, odbyło się spotkanie w Bukowie mieszkańców w sprawie remontu nawierzchni ulicy Spacerowej. W spotkaniu uczestniczył sekretarz gminy Leszek Michalak oraz przedstawiciele wykonawcy. Kto realizuje inwestycje, za czyje pieniądze, jak długo będzie trwała? Wykonawcą budowy, która rozpocznie się już od jutrzejszego dnia, jest świdnickie przedsiębiorstwo robót drogowo-mostowych. Finansowane zadanie jest w około 50% z budżetu marszałka, także jest to kolejna droga, na którą udało nam się pozyskać środki i w dużej mierze dzięki środkom zewnętrznym zapewnić już tu mieszkańcom porządną, ostateczną nawierzchnię asfaltową. Termin realizacji jest dosyć trudny, bo weszliśmy w okres żniw i dlatego zależało nam na tym spotkaniu z mieszkańcami, żeby uprzedzić o tej sytuacji, że będą pewne utrudnienia w komunikacji, żeby przewidzieli, gdzie zostawiać samochody, gdzie zostawiać sprzęt. Robota będzie tak pokierowana, żeby te ograniczenia czy utrudnienia maksymalnie były jak najmniejsze i myślę, że mieszkańców w dużej mierze uspokoiło spotkanie i rozmowa z kierownikiem budowy, który szczegółowo poinformował o tym, jak będzie wyglądała cała realizacja. Mieszkańcy, którzy przybyli tutaj dzisiaj na spotkanie, byli bardzo zadowoleni z tego, że nareszcie droga spacerowa, właściwie ulica spacerowa, będzie naprawdę spacerowa. Nawierzchnia, która zostanie tutaj położona, a jest to nawierzchnia asfaltowa, będzie w zupełności wystarczała na ruch, który będzie się tutaj odbywał. Nie będzie to ruch ciężki, a droga, która będzie łącznie z poboczem wykonana technicznie bardzo sprawnie, myślę, że zadowoli wszystkich mieszkańców, którzy tutaj mieszkają. Od dłuższego czasu mieszkańcy remontowali tą drogę. Teraz chyba już nie będziecie tego musieli robić. Wie pan, to dla nas miód na nasze ten, to jest naprawdę dla nas jakaś taka chęć do życia prawie, że no, czekamy na to od, nie wiem od ilu lat, od bardzo dawna, co trochę, co dwa lata żeśmy posypywali, zasypywali, no chodziło się po tym błocie, jesienią to nie można było przejść w gumowcach, w innych rzeczach. No i teraz, no nie wiem, mamy nadzieję, że to się w końcu skończyło i zaczniemy żyć jak normalni ludzie.